Cześć wszystkim, jest 7 kwiecień, niedziela. Robiłem w tym momencie miodobranie. Wybrałem prawie wszystkie ramki tutaj z tej nadstawki. Dzięki za oglądnięcie tego wcześniejszego filmu. No, urwał się nagle, ponieważ skończyła mi się pamięć w telefonie. No muszę w tym telefonie pousuwać jeszcze większość tych filmów, bo po prostu tak się będzie za każdym razem mi działo. A było fajnie, fajny, naprawdę fajny film by tu wyszedł, no ale nie wyszedł. Chcę wam tylko pokazać ten, ile miodu tutaj wybrałem. Tu wam pokażę. Jest 10 ramek, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, przepraszam, 8 ramek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ramek jest. Aha, tak, bo ja im ten, dwie ramki zostawiłem. Niedolane. No jakoś to tak wyszło, że ten, że miód jest najważniejsze. I pokażę wam, w jakim stanie są ramki. Pszczoły są dosyć spokojne, bo w tym momencie była burza, panowie. Przejaśniło się. Ale kurde, chwilę polało, musiałem ten miód im wybrać. Jakbym ja im tego miodu nie wybrał, no to byłoby, bo po miodzie zeżarłyby miód i tyle. Także będziemy oboje zadowoleni. One będą miały miejsce na kolejny nektar, a ja będę miał miód. Cukru im nie będę poddawał, bo tam zostawiłem dwie ramki z miodem i bardzo dużo jest miodu w rodni. Ostatnio jak przeglądałem, to tam było naprawdę masa miodu była. Chciałem oczywiście dzisiaj zrobić przegląd tej rodni, ale no ze względu na pogodę nie zrobiłem. Poza tym, chociaż jakbym nawet dzisiaj wyciął te mateczniki, one sobie za chwilę zrobią następne. I to jest walka z wiatrakami. No ramki tak wyglądają, pokazuję wam. To już jest, muszę jeszcze oczyścić te ramki z pszczół i tyle. Tak wyglądają ramki. Tak wyglądają ramki, panowie. Bieluteńkie. Wiecie co, no ja miałem wcześniej pszczoły w Polsce, ale nigdy tak nie miałem, żeby tak były bielusieńkie całe ramki. Może przez to, bo ja na warszawskich prowadziłem pszczoły i przez, nie wiem. Dzięki za oglądnięcie. Cześć, pozdrawiam wszystkich.